Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić informację, stanowisko dotyczące informacji rządu o stanie lasów oraz realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości w 2011 roku. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, to, że ustawa o lasach państwowych nakłada na Radę Ministrów obowiązek przedstawienia Sejmowi informacji o stanie lasów i realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, potwierdza fakt, to zobowiązanie świadczy o istniejącym w polskim społeczeństwie świadomości, że lasy to jedno z największych naszych narodowych bogactw. Przedłożony Wysokiej Izbie materiał pozwala na przeanalizowanie procesów zachodzących w gospodarce leśnej, choć z uwagi na trwający dziesiątki lat cykl leśny w krótkiej, dwuletniej czy czteroletniej perspektywie trudno ocenić rzeczywiście zachodzące w lasach tendencje i procesy. I może w tym kontekście, o czym wspominał poseł Żelichowski, że na dwudziestolecie może warto byłoby się pokusić o w tej dłuższej perspektywie o taką ocenę. Niemniej przedstawione nam materiały pozwalają na dokonanie obiektywnej oceny sytuacji lasów. Jeśli pokusić się o zawarcie tej oceny w kilku słowach, to należy stwierdzić, że w omawianym okresie lasy miały się dobrze. Istotne, że takie konkluzje wynikają z doręczonych wraz z informacją opinii przedstawicieli świata nauki, głosów posłów, członków Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dzisiejsza dyskusja to też potwierdza, chociaż wyjątek jest, no ale wyjątki potwierdzają regułę. W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują oczywiście lasy publiczne. Jest ich blisko 80% zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe. Gospodarka w lasach państwowych, była już o tym mowa, jest zdecydowanie lepsza niż prywatnych, przede wszystkim ze względu na rozdrobnienie tych ostatnich. Istotnym czynnikiem gospodarki leśnej jest poziom pozyskania drewna. W ostatnich latach obserwujemy korzystną tendencję zapewniającą trwałość lasów i zwiększenie ich zasobów. Roczne pozyskiwanie drewna stanowi około 60% przyrostu rocznego, a nawet mniej, co oznacza, że każdego roku przybywa nam ponad 20 milionów metrów sześciennych grubizny. Warto tu postawić pytanie, czy rząd właściwie skutecznie wykorzystuje to, że w Polsce tak znacznie zwiększają się zapasy drewna na pniu. Pytanie jest o tyle zasadne, że ze strony organizacji pozarządowych słyszymy często zarzuty o złym gospodarowaniu, wręcz o grabieżczych wobec przyrody działaniach służb leśnych. Wiele sygnałów wskazuje na istniejącą rywalizację między służbami ochrony przyrody i swoistym dyktat Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec leśników. Obserwujemy także próby wprowadzenia takiego dyktatu ze strony niektórych organizacji pozarządowych. Niestety trudno się oprzeć wrażeniu, że rząd takim naciskom ulega. Swoisty ekoterror części deklarujących się jako ekologiczne organizacje doprowadził, poczynając od 2010 roku, do drastycznego ograniczenia limitów pozyskania drewna na leśnicach Puszczy Białowieskiej ze 120 tysięcy do mniej niż 50 tysięcy metrów sześciennych. Pogorszyło to sytuację lokalnego przemysłu i żyjącej tam ludności, stwarzając problemy w zakupie drewna, także opołowego. Mówił pan profesor Szyszko o tym, ja wielokrotnie o tym mówiłem. Panie ministrze, no czas, żeby nasze te prośby, postulaty przestały być wołaniem na puszczę. Kwestia około 2 milionów, takie są szacunki, gnijącego, jak ludzie to określają, drzewa w tych trzech nadleśnictwach, jest na tyle burwersująca i tak tych ludzi zraża i do rządu, i do państwa, i do instytucji, i również do lasów państwowych, bo chociaż w takim przeciętnym odbiorze to właśnie lasy są odpowiedzialne za tą decyzję takiego drastycznego ograniczenia, a wytłumaczenie, że to minister dokonał, w mojej ocenie niestety, potwierdzam tę opinię pod presją pseudo, bo to nie chodziło o rzeczywiste organizacje, którym leży na sercu ochrona środowiska. Czas tą sytuację przerwać. Wysoki Sejmie, ja już o Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, że on jest zagrożony, była mowa. Przyczyny są obiektywnej natury. Nasz ważniejszy z nich to czynniki ekonomiczne. Wspominali o tym moi przedmówcy. No i w zaistniałej sytuacji potrzebna jest rzeczywiście ten problem stać się troską nie tylko ministerstwa, ale całego rządu, także parlamentu.
To, że ocena stanu lasów, co znalazło wyraz w stanowisku Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych Leśnictwa, jest dobra, nie oznacza, że nie ma problemu i poważnych wyzwań. Mamy świadomość, że konieczne są działania na rzecz poprawy gospodarki w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa. Potrzebne są działania służące rozwojowi technicznemu, koncentracji usług leśnych, modernizacji sieci dróg leśnych. Bardzo ważne są inicjatywy edukacyjne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, a szczególnie, co chciałbym bardzo podkreślić, z lokalnymi samorządami. Przedstawione przez rząd dokumenty są rzetelne i wyczerpujące, odzwierciedlają rzeczywisty stan polskich lasów i dlatego też Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który mam zaszczyt reprezentować, będzie głosował za ich przyjęciem. Na zakończenie chcę przyłączyć się do tych podziękowań do leśników i do wszystkich ludzi, którzy obronili lasy przed, w 2011 roku przed zakusami ministra finansów i w ten sposób możemy dzisiaj dzięki temu również mówić o nich jako o dobrym, spełniającym oczekiwania i społeczne i nałożone zadania przez ustawodawcę na Lasy Państwowe. Dziękuję za uwagę.